Cześć, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj taki krótki tylko epizod. Mam w planie dzisiaj pokazać wam i w ogóle sprawdzić, jakie są straty na ładowaniu, czyli naładować samochód z gniazdka i zmierzyć dokładne zużycie prądu przed ładowarką i porównać to z wskazywanym ładunkiem, który został władowany do baterii. Na tej podstawie będziemy widzieli, jaka jest strata ciepła w czas, w ogóle strata energii w całym procesie ładowania, i potem będziemy tych kalkulacji używali do obliczeń, jeżeli chodzi o koszty ładowania samochodu, koszty używania samochodu. Także zaczynamy. W chwili obecnej samochód jest w pełni rozładowany. Tutaj jest pokazana jedna kreseczka, natomiast jest to w pełni rozładowany samochód. Nie da się tej kreseczki, przynajmniej ja chyba nie zauważyłem, żeby ona w ogóle kiedykolwiek zniknęła. Używając naszej aplikacji Doga, Watch Doga, widzimy dokładnie, że obecnie pojemność jest 7,7 Ah. To jest pojemność, którą udało mi się, poziom, który udało mi się uzyskać przez włączenie jeszcze ogrzewania kabiny po tym, jak samochód już przestał jechać na prądzie. No i udało mi się zejść z poziomem baterii do 7,7. Napięcia na ogniwach minimalne 3,85 V, maksymalne 3,84 V, więc rozbieżność jest 11 tysięcznych volta. Pomiarów zużycia prądu będziemy dokonywać dwoma urządzeniami. Jedno to jest taki zwykły wattomierz, który wpina się przed gniazdko, znaczy w gniazdko przed ładowarką, i on podaje parametry aktualnego zużycia. I będziemy używać licznika, który na co dzień używam do mierzenia, ile samochód zużył prądu. Ten licznik jest licznikiem standaryzowanym, zamontowanym w skrzynce bezpiecznikowej, i on również pokazuje nam aktualne zużycie w kilowatogodzinach. Do tej pory nie mówiłem nic wam, nie pokazywałem nic, jak wygląda mój setup, jeżeli chodzi o moją stację ładowania. Ja co dzień w garażu używam standardowej ładowarki Mitsubishi dostarczonej przez producenta. Ona jest 10 amperowa. Mam do niej dedykowaną instalację, która przez włącznik Son of Power, który też również mierzy zużycie, i mam do niego dostęp zdalnie, ale głównie chodzi mi o to, że dzięki licznikowi dokładnie to będzie widać tutaj. O, jest licznik, który dokładnie pokazuje zużycie w kilowatogodzinach. Nie jest to może dokładnie widać, ale tam zużycie jest 244,19 kWh i to będzie nasz punkt odniesienia, jeżeli chodzi o zużycie. Teraz tutaj przed wtyczką, przed... O, nie wiem, czy mi się uda. Wpinamy nasz miernik. Włączymy Sonoff, który zasili ten miernik. W tym momencie miernik pokazuje już swoje parametry. Obecnie ten miernik wskazuje jakieś tam zużycie 431 tysięcznych kWh. Użyjemy sprytnego narzędzia, żeby to wskazanie skasować. I w tym momencie mamy licznik wyzerowany, czyli nic nie jest pobrane z sieci. Dobra. Włączamy urządzenie. I w tym momencie będzie widać, jak... No, oczywiście ładowanie się nie zacznie, bo samochód jest włączony. W tym momencie ładowanie się zaczęło. I tu już będziemy widzieć wzrost zużycia. O, proszę bardzo. Rośnie zużycie i obecnie powinno się ustabilizować gdzieś w granicach, no właśnie, tych 2000 W, bo taka jest moc tej ładowarki. Znaczy,
i mojej stacji ładowania. W tym momencie za pomocą watchdoga będziemy mogli sprawdzić, ile prądu pobrała bateria i porównać to wskazanie z licznikiem zużycia prądu, który został pobrany przez ładowarkę, mówiąc w dużym skrócie. Tu jak widać proces już trwa. Przy okazji możemy dokładnie sprawdzić, jaka jest różnica w prądach. Widać tu wyraźnie, że prąd ładowany, moc ładowana do baterii to jest jedyne 1,5 kW. Widzieliśmy na wattomierzu, że było to około 2000 W, czyli 2 kW. Tu już można z tego w bardzo ogólny sposób wywnioskować, że około 0,5 kW, czyli około 500 W jest w tym momencie strat na kablach, strat cieplnych i wszelkich związanych z zmianą prądu przemiennego na stały i tak dalej, i tak dalej. Także w ten sposób dowiemy się wszystkiego na temat tego, jak efektywne jest ładowanie, jakie są straty podczas tego procesu i jak to rzutuje na koszty, jakie są realne, rzeczywiste koszty ładowania pełnej baterii. Z drugiej strony ten proces nam pokaże też, jaki jest czas i jaki jest ładunek właśnie władowany do baterii przy jej obecnym stanie. I potem zrobimy podobny test po tym, jak już uda mi się tę baterię zresetować i przywrócić jej maksymalnie dostępną pojemność. Będziemy mieli wtedy oczywisty dowód na to, jak ta pojemność, użytkowa pojemność wzrosła dzięki tylko resetowi uprogramowania. Także wracam do Was za, nie wiem, 5-6 godzin, jak proces ładowania się skończy i będziemy patrzeć, jakie wskazania pokazują kolejne urządzenia. Ok, witam ponownie po ładowaniu baterii. Samochód jest obecnie naładowany w 100%. Zaraz sprawdzimy, jakie wskazania pokazują watchdog, czyli ile mocy, ile energii zostało wpompowane do baterii. A co pokazuje wattomierz na gniazdku zaraz przed ładowarką Mitsubishi, co pokazuje Sonoff, który jest na kablu i co pokazuje licznik zainstalowany w skrzynce bezprzewodnikowej, który według wszelkich standardów podejrzewam, że powinien być najbardziej dokładny. Weźmiemy średnią z tych wszystkich wskazań, średnią wartość i policzymy, jaka jest strata energii, ile więcej energii musimy pobrać z instalacji przy takim standardowym ładowaniu baterii do pełna. To da nam mniej więcej pogląd na to, jakie są koszty łączne takiego ładowania samochodu i będziemy mogli to później uwzględniać w pozostałych obliczeniach. A dodatkowo zobaczymy potem po resecie baterii, jak to się zmieniło przy nowych ustawieniach. Pierwsze co widzimy to watchdog. Watchdog po procesie ładowania, obecnie jest proces zakończony, nie odbywa się. Pokazuje poziom naładowania 99,3% pojemności nominalnej, znaczy nominalnej, możliwej do używania w stanie obecnym, co daje 27,8 Ah ładunku i tutaj widzimy, że bateria przyjęła niecałe 6,5, dokładnie 6,4 kWh energii, 19,5 Ah. No, rozmieniaj się. Teraz zobaczymy, ile pokazuje nasz miernik. W tym momencie widzimy, że nasz miernik pokazuje 7,333 zużyte kWh. I jak sobie sprawdzimy zużycie na liczniku, mamy 252,15 kWh. Ja już wcześniej dokonałem pewnych obliczeń i zapisałem. Oczywiście możemy sprawdzić jeszcze w aplikacji, co pokazuje Sonoff. Sonoff dzisiejsze ładowanie, ponieważ było ono jedyne. Widzimy tutaj wskaźnik, że jest 7,376 kWh, które zostało energii pobranej w dniu dzisiejszym na tym procesie ładowania. Już wcześniej pozwoliłem sobie dokonać pewnych zapisów tutaj na mojej ścianie do malowania. Jak widać,
Sonoff pokazuje 7376, miernik na gniazdku 7333, miernik na ścianie 736. Watchdog pokazuje 640, tyle, 6,4 tyle energii zostało władowane do baterii. Wziąłem średni pomiar, który był na, z licznika na ścianie, 7,36. Po odjęciu pojemności władowanej daje nam to 96 kWh. Czemu ja to piszę w kilowatach? To nie wiem. Oczywiście to są wszystko kilowatogodziny. Moja pomyłka, przepraszam. Już to dopisujemy. To są kilowatogodziny. Tak, czyli po odjęciu tego, co się ładowało do baterii, widzimy, że 96 kWh poszło w komin na ciepło i na zmianę prądu przemiennego na prąd stały, co daje w szybkiej matematyce 15% strat i to jest ta strata, którą musimy uwzględniać przy kalkulacji kosztów ładowania tego samochodu z naszego gniazdka. To przy tej pojemności, przy całej baterii, przy naładowaniu całej baterii jest to koszt rzędu 50 groszy. Także jak widzicie, ja zakładałem w takich moich bardzo pobieżnych i na oko obliczeniach, że to będzie w okolicach 20% strat. Przy tym jednym pomiarze wychodzi nam około 15%. Oczywiście ten jeden pomiar można przyjąć jako nie do końca wiarygodny, należałoby ten pomiar powtórzyć kilkukrotnie i wziąć pewną średnią z tych pomiarów. Natomiast mówię, nie jest to jakaś wielka matematyka czy wielkie obliczenia. Tutaj nie chodzi nam, żebyśmy się co do grosza rozliczali. Chodzi tylko o znalezienie pewnej estymacji wskazań i mniej więcej określenia poziomu straty, który przychodzi przy tym ładowaniu. Oczywiście ten poziom strat będzie różny w zależności od tego, jakim prądem ładujemy. Im niższy prąd ładowania, tym te straty będą mniejsze z uwagi na mniejsze straty ciepła, mniejsze nagrzewanie kabli, instalacji itd., itd. Ta ładowarka w samochodzie, czy ta oryginalna ładowarka, nazwijmy to w przenośni Mitsubishi, daje maksymalnie 10 amper. Tą, którą mam w samochodzie, którą używam na trasach, pobiera maksymalnie 16 amper, więc tam te straty mogą być większe, na pewno są większe, pomiędzy, myślę, 15-20% straty podczas ładowania. Przy ładowaniu niższym prądem na pewno będzie to mniej, więc myślę, że te 15, maksymalnie do 20% to jest to realne obliczenie i w miarę prawdziwe. Także już wiemy, jak to wygląda. Będę to obliczenie stosował później przy kolejnych wskazaniach, jak będę Wam pokazywał trasy i mniej więcej koszt, który mnie wyniosło, ile mnie wyniosła taka trasa, będę uwzględniał takie zużycie i taką stratę przy ładowaniu. Oczywiście muszę dodać, że te moje filmiki z trasy, które Wam pokazuję, na razie są dwa, to są tylko i wyłącznie moje doświadczenia. Ja nie mam zamiaru Wam pokazywać czy udowadniać, że każdy Outlander tak samo się zachowuje. Wynika to z tego, jak jeździcie, jak ja jeżdżę. Ja staram się jeździć ekonomicznie, staram się na razie pobijać te rekordy, wykorzystywać tą jazdę najbardziej optymalną, jak się tylko da. Oczywiście średnie zużycie Outlandera prądu waha się w okolicach 20 kWh na 100 km. Mi obecnie przy naprawdę dużych staraniach udaje się zejść w okolicach 15-16 kWh na 100 km. Oczywiście pewnie inni użytkownicy na trasie nie do końca mnie lubią w takich momentach, ale staram się nie być zakłałą, więc na razie jakby się tym bawię. Oczywiście gdybym miał większą pojemność baterii dostępną na tyle, żeby na przykład wyjazd na basen nie zużywał mi 100% pojemności, a pojedyny 80% pojemności, wtedy zupełnie mógłbym pozwolić sobie na bardziej dynamiczną jazdę, na szybsze przyspieszanie, mając tą pewność, że i tak baterii wystarczy na przejechanie tego dystansu. Natomiast obecnie zależy mi na tym, żeby ten dystans przejechać, a nie zależy mi na czasie, który ten przejazd zabierze. Także
jeżdżę maksymalnie oszczędnie i ekonomicznie, jak się da. Dochodzą mnie słuchy o waszych komentarzach, czy dochodzą mnie komentarze wasze, informacje, parę osób się do mnie odezwało, także dziękuję za to, to mnie bardzo cieszy, że te filmiki są przez kogoś oglądane, niektórym się podobają bardziej, niektórym mniej i dobrze, piszcie komentarze, czy tu pod filmikiem, czy na mojej stronie na Facebooku, będę starał się odpowiadać w miarę możliwości. Myślę, że to na dzisiaj to tyle. Mam już pomysły na kolejne filmy. Na pewno następny film będzie już o baterii samej i o problemie, który z tą baterią się wiąże, o którym ja wiedziałem przed zakupem pojazdu i świadomie kupiłem ten samochód. Natomiast ci, co o nim nie wiedzą, postaram się wam ten problem przybliżyć i pokazać, na ile on jest uciążliwy, czy na ile on rzutował na moją decyzję. No i wszystko, co jest z tym związane. Także myślę, że w przeciągu tygodnia taki filmik nagram i wam opublikuję, pokażę. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.